Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka informacji na temat wibracji, które są zakodowane w YouTube'ach, które można obejrzeć na internecie, jak również wibracji osób, które mają programy w telewizji różnego typu, czy to są filmy, czy to są programy rozrywkowe, czy to są serwisy informacyjne. Więc muszę, drodzy kochani, wam powiedzieć, że nie każda osoba, jeżeli mówi swój program na YouTubie, nie każda osoba ma dobre oddziaływanie na nasz umysł, na nasze neurony. Są osoby, które naprawdę to oddziaływanie jest bardzo negatywne, ma bardzo negatywny, subtelny wpływ na nasze neurony, na nasz mózg. I po wysłuchaniu pewnej wypowiedzi pewnej osoby na YouTubie niekiedy poczujecie się no bardzo źle, po prostu poczujecie się niedobrze. Są też osoby, które na swoich YouTubach podpinają się do osób, które słuchają ich filmików. Także musicie, drodzy kochani, zwrócić uwagę na te rzeczy, a najlepiej to po prostu sobie wziąć i wybadać wahadłem, czy dana YouTube, czy dana osoba, która mówi na danym YouTubie, czasami nie ma właściwości takich, w których się może podłączyć do was i po prostu pobierając energię od was. Czy to jest energia psychiczna, czy to jest energia witalna. Są niestety osoby, które na YouTubach, są to panie i panowie niektórzy, podłączają się do osób, które ich słuchają i mogą po prostu łatwo pobierać energię od swoich słuchaczy. To jest jeden temat, a drugi temat to chciałbym z własnego życia, z własnej jakby przykładu powiedzieć wam, że słuchałem pewnej wypowiedzi pewnej reporterki w jeden dzień. Był to serwis informacyjny tutaj w Hiszpanii, w telewizji. No i po jakimś krótkim okresie, po jakichś 2-3 minutach zacząłem się bardzo źle czuć. Poczułem się bardzo, bardzo źle. No, na wschodzie słonecznym przede wszystkim odczułem jakby takie podsysanie energetyczne, jakby taką negatywną energię. Po prostu ta kobieta, która mówiła w tym programie telewizyjnym, miała bardzo, bardzo złe energie. I te energie, jeżeli słuchamy jej wypowiedzi, po prostu te wibracje dochodzą do naszych uszu, dochodzą do naszego mózgu, no i powodują pewne zmiany negatywne w naszych neuronach. I na odwrót, jeżeli osoba jest pozytywna, jeżeli osoba ma wysoką wibrację, jeżeli osoba ma no, kilka tysięcy tych bowisów wysokiej wibracji, jeżeli słuchamy takiej osoby, ja na przykład podam jeszcze z mojej młodości, był taki znana osoba z Rosji, był tak zwany pan Kaszpirowski, którego tylko słuchając jego wypowiedzi, jego wibracji głosowej, człowiek po prostu miał ukojenie, leczył się, ponieważ głos tej osoby był na bardzo, bardzo wysokiej wibracji i wpływał na nasz mózg, wpływał na cały nasz organizm. I po prostu niektóre organy naszego organizmu, no po prostu automatycznie stan ich polepszał się. Generalnie osoba, słuchając takiej osoby, która ma wysoką wibrację, stan ogólny całego ciała polepsza się. Ja bym chciał powiedzieć jedno, że trzeba nauczyć się radiestezji, by móc sobie wahadełkiem wybadać, która osoba jest pozytywna, której osoby możemy słuchać, której osoby nie musimy słuchać, ponieważ jest negatywna. Może ktoś pięknie wyglądać, pięknie być ucharakteryzowany na YouTubie, lecz jego wibracja jest po prostu, drodzy kochani, zupełnie niska i bardzo negatywna, negatywnie wpływająca na nasz organizm. Także niektóre programy, takie programy telewizyjne, na przykład grozy, programy, które są, no, gdzie jest przemoc, gdzie są filmy kryminalne, no ja, drodzy kochani, takich YouTubów no, nie polecam wam słuchać, ponieważ na tych YouTubach jest dużo energii negatywnej i ta energia jest transmitowana przez telewizor, przez YouTuba na daną osobę i prowokuje tylko jakby agresję w danej osobie, prowokuje takie niskie instynkty, pobudza niskie instynkty, ponieważ niektóre wibracje pobudzają czakry niższe.
Także, drodzy kochani, to po prostu trzeba zwrócić uwagę i być tak jak łabędź, który wybiera, co jest przez swoim dziobem, może jakby przefiltrować tą śmietankę, która jest dobra dla nas, a co naprawdę jest niedobre, to po prostu odrzucić. To my tak w naszym życiu musimy zrobić to samo. Po prostu osoby i filmy, YouTube, które nie są sprzyjające naszemu rozwojowi duchowemu czy intelektualnemu, po prostu musimy to odrzucić. Jeżeli widzimy jakieś filmy, które na tak naprawdę nie sprzyjają naszej dobrej zdrowiu psychicznemu, no to po prostu musimy je to po prostu odrzucić na bok, nie oglądać takich filmów. Jeżeli są filmy, które naprawdę są pozytywne, czujemy tą dobrą wibrację, czy to są filmy z Indii, czy to jest muzyka z Indii na sitarze, czy to jest jakaś osoba, która jest znana ze swoich dobrych wibracji i ma jakiś wykład, jakby hipnozą leczy dane osoby i ma bardzo wysoką wibrację na wiele, wiele setek bowisów. Takie osoby można wysłuchać i można po prostu dzięki takim wibracjom podnieść swoją własną wibrację. Ale jeżeli słuchamy no, jakichś reporterów, którzy po prostu nie wiadomo jaki tryb życia mają, jak żyją, nie wiadomo po prostu czym się zajmują na co dzień i słuchamy ich wypowiedzi, no drodzy kochani, mnie niektóre wypowiedzi tak naprawdę w telewizji to aż odrażają, ponieważ czuję wibracje, jestem osobą bardzo czułą i odczuwam te wibracje, które idą z telewizji w niektórych serwisach informacyjnych i naprawdę mnie to generalnie przeraża i nie chcę specjalnie oglądać telewizji z tego właśnie względu, żeby nie były transmitowane te wibracje tych ludzi, które są negatywne do mojej podświadomości, do mojego mózgu, do moich neuronów. Także jeżeli możecie unikać oglądania telewizji, tym lepiej dla was, drodzy kochani, będziecie lepiej czuć na pewno i będziecie po prostu, możecie czytać książki, możecie oglądać inne książki na komputerze również. Także polecam jak najbardziej słuchanie muzyki z Indii, ponieważ ta muzyka jakby harmonizuje nasze czakry, harmonizuje nasze energie wewnętrzne i to, drodzy kochani, doprowadzi was mniej więcej do jakiejś harmonii. A jeżeli będziecie oglądać jakieś filmy spekulantów, pseudo-jasnowidzów, pseudo-wróżek, którzy mówią od siebie jakieś swoje opinie, co tak naprawdę nie pokrywa się z prawdą, bo nie spełniło się o wiele, wiele przepowiedni, co by miało być koniec świata, się nie spełniło, wszystko po prostu spełzło na niczym. No, to w ten czas tylko są to szczere spekulacje i będziecie żyli cały czas żyć w strachu. I o to po prostu nie chodzi. Chodzi o to, byście mogli czuć się sobą. Na marginesie polecam wam nasze promieniki, które są na linku pod YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.